Ukrywałem się w różnych miejscach w Bytomiu przez 9 dni. Nie mogłem się udać poza Bytom, ponieważ w tym czasie władze stanu wojennego domagały się nie tylko dowodów tożsamości, ale również zezwoleń na opuszczenie swojej miejscowości. Powiem w pierwszych dniach stanu wojennego, żeby udać się do innego miasta, trzeba było mieć zgodę własnej administracji swojego miasta. W związku z tym przebywałem u różnych osób, aż zostałem zatrzymany 22 grudnia i przewieziony do aresztu milicyjnego na ulicy Rostka. Tam przebyłem kilka dni, po czym 26 po świętach przewieziono mnie do obozu internowanych w Zabrzu Zaborzu. Wcześniej oczywiście byłem poddawany bardzo długotrwałym przesłuchaniom przez kapitana Służby Bezpieczeństwa, niejakiego Zenona Bałazińskiego. W książce swojej, którą wydałem w późniejszym okresie, opisuję te przesłuchania i mianowicie taki fragment pierwszego przesłuchania, w którym tenże kapitan próbował mnie przekonać, że w zasadzie jestem człowiekiem porządnym, tylko zbłądziłem przez brudną falę Solidarności i w gruncie rzeczy to dogadamy się. A poza tym mówił, że on tutaj jest z przymusu i bardzo żałuje, bo jest nieszczęśliwy, bo jego żona jest w szpitalu. Ponieważ to była bajeczka, jak od razu się zorientowałem, wyuczona, odpowiedziałem mu, że moja żona też jest w szpitalu, ponieważ pracuje jako pielęgniarka i nie wiem, z kim zostawiła dwoje małych dzieci, bo ja przy nich być nie mogę.